fizjologiczny istnieje od roku 1918 w tej postaci, takiej dzisiejszej. Od bardzo niedawna ten sezon jest takim pierwszym sezonem po remoncie, czyli momentem, kiedy zapraszamy Państwa, by zobaczyć już zupełnie nowe, wyremontowane zoo. Za chwileczkę odwiedzimy takie miejsca najbardziej, myślę, pokazujące zmiany w naszym ogrodzie. Po pierwsze tutaj małe małpki, myślę, że już Państwo zauważyliście, czyli pazurkowce, to takie jedne z nowszych zwierzaków. Następnie przejdziemy sobie, zobaczymy motylarnię i pawilon dużych drapieżnych, bo tam najwięcej zwierząt będzie można już zobaczyć. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie jako tako pamiątkowe, no to będzie... No, rodzinka z małym aparacikiem sobie da radę. Jeśli chodzi o nas, to którzy już trochę wiedzą, jak się robi zdjęcia, no refleksy w szybach trochę przeszkadzają. Te zdjęcia będą trochę takie zakłócone. Ale zobaczymy, co się da jeszcze z tego wyciągnąć. Tutaj popatrz, ej małpko! O, liże sobie. Raczej to robię tak amatorsko, robię to na razie dla siebie. Chociaż właśnie rok temu, jak byłem na fotodaju w galerii Twierdza, to w sumie taki początek takiej przygody już troszeczkę w innym stylu. Jako, tak powiem, niby fotoreporter, prawda? Bo też tam troszeczkę działam na stronie MM Zamość. To jest bardzo mnie to, że tak powiem, cieszy, że mi się udało załapać. Bo to też w jakimś tym stopniu jest reklama dla mnie. I w sumie mogę pokazać to, co potrafię. Jeśli chodzi o takie porównanie fotodaja, jeśli chodzi Twierdza, a tutaj, w sumie to tak dwa różne, że tak powiem, światy, prawda? Bo niby fotodaj to jest coś takiego, że wchodzimy sobie w miejsca, które nam ludzie nie mają, że tak powiem, dostępu jako pierwsi, tak samo było z Twierdzą. Byliśmy tam przed otwarciem i mogliśmy sobie robić jako zdjęcia jako pierwsi, po prostu pokazać ludziom w ogóle to, co, jak to będzie wyglądało. Tutaj w sumie jest innego typu fotodaj, ale bardzo mi się podoba. W sumie też jestem w zoo po raz pierwszy po przebudowie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobrze zorganizowana akcja tego typu, że może się kilkoro osób spotkać, którzy pasjonują się zdjęciami, którzy bardzo lubią robić zdjęcia. No i mogą się spotkać w dość ciekawym miejscu, jakim jest zoo, szczególnie w tym okresie, jak jest jeszcze remont, bo prawda, nie wszystko jest jeszcze przygotowane. Możemy robić zdjęcia takie, które później praktycznie będą nam przypominały to, jak było wcześniej, prawda? Bo jak będzie już wyremontowane, no to nikt już tego nie będzie praktycznie pamiętał, a zdjęcia jednak zostaną, prawda? No i na pewno dobra okazja do tego, żeby spotkać nowych ludzi, poznać nowych ludzi i zawiązać nowe znajomości. Jestem zafascynowany, zapasjonowany tym, żeby robić zdjęcia. Wydaje mi się, że ludziom też się te zdjęcia podobają, także chcę coraz bardziej, chcę i coraz więcej osiągnąć w tym kierunku. Pierwszy aparat na komunie, rok 92, ale wtedy w ocenie to było takie, no dobra, wtedy to praktycznie nie było fotografii. Parę lat temu aparat cyfrowy do ręki, już trochę bardziej zaawansowany, lustrzanka, po drodze jeszcze Zenit. Od parę lat się robi, działa się trochę tutaj z tymi fotografami w okolicy i jakoś to się kręci, jakoś działa. Co lubię robić? Czepiam się wszystkiego po kolei. Zobaczcie, co się dzieje.